Chodziłem. Inny style, takiego mocnego. Prawie się. Okej, słuchajcie, zaczynamy. Kosuwerki. Go, CSGO. Na tości, lecimy z kopsem, nie ma czasu do stracenia. W antyterroryzm zobaczymy dzisiaj Exus, to Fi, Mymax, Daniel, JKL, Fullspeed będzie w terrorystach, Meo w terrorystach, Lilo, Merkan i Jędzy tu również w terrorystach. To jest pierwszy mecz w ramach GoGo CSGO, trzeci etap, końcóweczka, same gwiazdy zostały i zobaczymy, jakim dzisiaj pójdzie. Pierwsza mapa wybraliśmy tutaj z Patrykiem D2, bo na D2 tutaj wszystko się może zdarzyć. Zarówno po stronie Tero, jak i CT, tutaj drużyny pokazywały, że te rundy potrafią ogrywać. Lepiej oczywiście wychodziło to po stronie Tero zwykle, ale jestem ciekawy, czy teraz drużyna zostanie w CT, czy sobie zmienią stronę. Oj, terroryści chyba mają mocniejszy skład. Zostają. Przynajmniej tak to wygląda na razie. Na papierze można by powiedzieć, że wygląda to naprawdę dobrze. Ale zobaczymy, jak sobie poradzą antyterroryści. No postanowili zostać w CT, także pewnie tutaj już czują się mocniej. Ja jestem zwłaszcza ciekawy, pamiętam, że Fi grał bardzo dobrze w poprzednim etapie. No jestem ciekawy, Mymax też. Jedziemy do antyterrorystów od razu na pistoletówkę. No to go. No to go. Tego się nie będą spodziewali. To jest jedyneczka. Sound resumed. Ja się cofam, szlanga nie mogę. Dole czysto. B czyste. Smoke na X-rayu. Short mogą biegać. Short. Short biegają? Lepsza. Tak, wszystko short. Jechali już. Nice. Ja jestem już na shortcie. Nice. Wiemy smoka, miałem smoke da. Albo na płaci. Uważajcie, BM, będzie pewnie gwiazd. Chodźmy dobra, do tego. Dobra, ja rzucam palącego głębiej, smoka na blisko. Dalej można na blisko podejmę trochę. Short mid. Short znowu? Dużo mid. Na daleko, ej. Jest short jeden. Miałem shorta? Jeden był. Smok na ten, na CD. Chodzą mi da. B. Okno jeden. I B bił. Dwóch okno wyjdzie. Nice. A samochód pobiegł. Ale BS uważam. Albo nie. Roboty. Xbox. Forsujcie, bo i tak będzie do razu. Rzucę smoka na mida i się zatakujemy, a co? Aha. Ładnie tam strzelił banie. Też mam dużo fleszy. Dużo. Ja też fleszuję. Chodźcie. A czemu nie ruszyliście? Mieli flesza. Ile jeszcze? Trzech, czterech. Wszyscy na drugiej. Dobra, ja idę dół. Smokują. Ja. Nice. Nie ma. Czekaj. Jest jeden został. Nie wiem, gdzie idzie. Nie wiem, mi się wydaje, że będzie A znowu. B coś? W tunelu. Top. Short, scout. Aj. Podchodzi już rampa, nie wiem. Rzuca smoka, cofa się tak. Na longa. Dwóch w base. Po głowie.
Najstraj. No. Przecież się tą długą, bo zaprzeszowałem. No, okej. Okay. Co teraz? Nie wiem. Dobra. Może daję ci galę, co podsadzicie się, a my pójdziemy na BW2. Zobaczymy. Sound muted. Dobra. Jesteśmy w takim razie. Ładna pistoletówka. No i wykonuję antyterrorystów. No nie, tylko egzusto tam jeszcze JKL dobrze strzela, naprawdę. Wygląda to na razie dobrze. Tutaj będzie zacięty meczyk. Mimo tego, że przegrali tutaj to Eko. No to szykuje nam się dobre spotkanie. Trochę boli, a byli ustawieni na wejście, mieli dokładne info. Tam jeszcze egzusto przez na galerii zabił jednego z zawodników Tero. No nie wyszło tutaj. No nie wyszło, a i te rundy, kiedy teraz antyterroryści muszą grać Ekon, to Tero sobie radzi, no bez problemu. Gładko tak naprawdę sobie poradzili w tych dwóch kolejnych rundach. 3-1. No i teraz wreszcie zobaczymy antyterrorystów już na fullu, mają M-ki. Jeden tylko Pamos w rękach Daniela. Zobaczymy, jak wyglądają fragi. 4 Exusto, JKL 3, 1 frag Pykwi, 0-0 Majemax. Po drugiej stronie Merkan, 5 fragów już. MZU 3 i Full Speed Lilo, 2 fragi i 1 Meow. Że po tych rundach Eko tak to wszystko wygląda. No, mamy próbę wyciągnięcia Fizz Sai Eneo ładnie tutaj wyciąga. Już zawodnika antyterrorystu na szczęście jest szybki od Majmaxa, szybki refrak. No ale zobaczmy, jak tutaj antyterroryści już przelotowali. 3 na BSB. To chyba poszło info, że właśnie tutaj będzie wejście, a tymczasem Tero już się szykuje na wejście, a teraz dopiero wraca full speed. Dobry smoke, no, tam MNZU jeszcze ładnie, tak, wyciąga zawodnika z BSAA. A co robią teraz? Ze środka. Zabił go przez bramę na środku, tego jednego z rotujących zawodników, no i teraz sobie teraz już wchodzą na bombsite B. Także jestem ciekawy, czy tutaj no już dobry teraz smoke na bramę, czy tam od środka zamykam Merkan. No dobra, to zabić moje Maxa, tam w plecy trochę się spóźnił Daniel. Ale w końcu zabija Merkana, teraz ładnie Lido. No i Daniel sam dwóch, czy to odbicie jest w ogóle możliwe? Nie, no MZU wychyla tutaj z okna. Jest frag dla niego, 4-1. Powiększyli swoją przewagę terroryści. No, tak na razie powyciągali sobie tutaj te dwa fragi, jeden wyciągnięty na B, drugi później przez wyciągnięty przez MZU. Na środku, tak jak powiedzieli, za WP. No i tutaj rozegrali sobie to dobrze, bo później jeden za jeden i jest runda dla terrorystów, to już czwarta. Ale pistoletówkę wykonania antyterrorystów była naprawdę rewelacyjna. Takie głowy się tutaj posypały. Ja się troszkę dziwię i tak, że wybrali tą złą setę. No gdyby oglądali te wcześniejsze miksy, te mecze projektowe, to rzeczywiście trochę lepiej chyba szło po stronie terrorystów, zwykle zawodnikom. No. Nie wiem, czy to dobry wybór tutaj, że jednak zaczęli jako antyterroryści. No D2 to jest taka mapa, że naprawdę bardzo ciężko się gra w CT. Tutaj naprawdę bardzo duża współpraca jest potrzebna i przede wszystkim bardzo dobry zawodnik na środku, który będzie rotował między BSMB a BSMA. Zobaczmy, to już Merkan. Znów ten pierwszy frag na środku, tutaj w dolnej trupie pada Fi. Tak, na razie ten mecz absolutnie nie idzie po jego myśli, 0-5. Nie może Fi nic się tutaj wstrzelić, tylko sobie wreszcie już wchodzę na galerię. Dobry tam flash. Merkan będzie miał okazję zabić, a to jednak full speed zabija Exusto z pistoletu. MZU tam zobaczył Majmaxa, ale tu pyk! Z Majmaxem właśnie fragują. Tymczasem paczka podłożona na BSB. Także ciekawa zagrywka Tero. Grają bardzo kombinacyjnie jak na razie, tak widać bardzo mądrze. No, fajnie się tego wyjąć. Pięć do jednego. Strata dwóch zawodników, które wbiegała galerią, ale tutaj to chyba było wliczone, bo to ma być jak fake i to jest naprawdę naprawdę tutaj no bardzo dobrze im to wychodzi. 5-1, no prowadzą. Pytanie, czy tak będzie ten mecz wyglądał do końca. Ja mam nadzieję, że Fish się obudzi, że w końcu zawodnicy przestaną tej antyterrorystów ginąć, zanim terroryści wejdą na BS, dawać się tutaj wyciągać. No i nawiążą walkę. Tak jak mówiłem, zespół Tero, już trochę znam tych zawodników. Już tutaj mieliśmy okazję ich oglądać nieraz.
wydaje się naprawdę no, dużo mocniejszą drużyną, także tutaj troszeczkę nie było szczęścia w tym szejku. No ale zobaczymy, bo tak jak mówimy tutaj strona antyterrorystów jest ciężka. No najwyżej, jeśli będzie duża przewaga, Patryk, to oczywiście po połówce wtedy wyrównamy jakieś te składy. Pytanie tylko, czy rzeczywiście czy będzie taka potrzeba. Bardzo spokojnie Tero jest. O, poszło info, już teraz widzieliście, że na tego fejka nabrali się zawodnicy antyterrorystów, chociaż tam ktoś musiał skontrolować ten środek. Mimax pilnuje drugiej, zaraz będzie miał pojedynek z full speedem. Mimax czy full speed, jednak full speed lepszy. No i już przewaga Tero, już ze spokojem. Tutaj widzimy wbiegającego galą jednego z zawodników terrorystów. Full speed już zamyka akcję od drugiej. Tam już nawet dwóch. Lilo wyciąga z BS-a JKL-a. No i Exusto tylko musi tak tutaj defensywnie z respa próbować coś zabić. No obija tam bardzo full speeda, full speed tylko o 6 HP. Pyk tymczasem na galerii zabija Amerykana, ale tam jest frag za frag, także to jest dobra sytuacja dla terrorystów. 4 na 2, Fizz AWP-om od galerii, dopiero teraz będzie tutaj szedł, no ale full speed. Bardzo mądrze, miał mało no, HP. No mimo tego, że miał właśnie 6 HP i zobacz jak się mądrze full speed w tej sytuacji zachował. No przelotował sobie z tej długiej, nie strzelał się tam zupełnie niepotrzebnie, poszedł popatrzeć plecy, no i tutaj zabił rotującego zawodnika CT Exus, to jeszcze z fragiem, no i Lilo znowu robi refraga dla Tero, no i mamy 6-1, także już tutaj ta przewaga, kolejne eko chyba w wykonaniu antyterrorystów, fragi, Exus to 5-4, pyk, Mimax 3, czy JKL i Fi 0-6 na razie, no na razie Fi, no nie idzie mu tutaj kompletnie. MZU 6, Lilo 6, 7 Merkan, Full Speed 6 i 4 Meow, także tutaj terroryści bardzo równo sobie fragują, ale widać, że naprawdę grają bardzo, bardzo mądrze, bardzo spokojnie, wykorzystują każdy błąd antyterrorystów i teraz po raz kolejny wchodzą na BSB, który jest kompletnie pusty, kompletnie odpuszczony. Który to jest raz, prawda? Na tym BSB sobie tak wchodzą bez właściwie żadnego problemu terroryści. Rzeczywiście mają tutaj nosa, mają wyczucie. Ładnie tutaj sobie pomagają gracze. MZU na pewno skontrolował teraz, ilu zawodników przebiega. No tak, i teraz tylko kasacja. To będzie po rundzie. 3 na 2, no to już jest bez szans. Jeszcze to zabije jak ZUSTO. Też mądrze ustawione. Nie pchał się tam nigdzie na fragi. Ładnie od KL naprawdę dobrze strzela. Mhm. Naprawdę widać, że chłopak ma niesamowitego aima. No ale MZU tutaj nie daje mu szans za WUP-om. 7-1, także przewaga terrorystów nam naprawdę rośnie. 6 rund już dla nich. No i mamy chyba dopiero trzeci full w wykonaniu antyterrorystów. 2 WUP-y. Nie ma Bonda. I zabił. Jest 1-7, także wybronił się. No tak, ale to ciągle jest mało. No to ja. No, tym bardziej, że MZU już go ściągnął za WUP-y. No i znów mamy wejście na bombsite B i znów ten bombsite, no tylko był tam Daniel. Nie mógł on jednak powstrzymać nadciągających terrorystów. Bombsite przejęty, smoki rzucone, bomby już plantuje Lilo, no i to kolejna runda na Tero, tak naprawdę zdobyta w bardzo łatwy sposób. No chyba, że jeszcze jakąś magię nam pokażą teraz zawodnicy terrorystów. JKL zabija, plus Lilo, no ale będę tu znów z tej AWP. No skuteczny jest niesamowicie. Leo, tutaj full auto przeciągnięte na drugiego zawodnika. Leży Mimax i leży Exusto, 8-1. Tutaj jak mówiłem, tutaj mi się wydawało się, że tak naprawdę no, Tero ma silniejszy ten skład. I na razie to się sprawdza w 100%. Chociaż zobaczymy jak tu się strony. No właśnie. Strony się... No, MZU teraz przepuścił dwóch zawodników, nie oddał nawet strzału na środku. Ja zauważyłem, że właśnie... MZU nie jest absolutnie jakimś takim widowiskowym snajperem, ale takim właśnie skutecznym. Jak się tam ustawi, celuje to... Styl Guardiana, tak? Taki bardziej Guardian niż Kennes, dokładnie. No tak, ale ja uważam na przykład, że Guardian jest takim zawodnikiem, który jest potrzebny drużynie, a Kennes no albo gra zajebiście, albo nie gra w ogóle, nie? I to jest właśnie taki... problem. No tak, jak Kennes jest w formie, to sam wygrywa mecze, prawda? No dokładnie. Czasem ładnie tam widzę, jeden terrorysta kontroluje sobie trupę. Chyba wyjścia full speed lepszy od Mimaxa. Mimax no nie użył, no stał na środku, widzieliśmy tutaj full speed, mimo tego, że zostało mu tylko 2 HP, jednak robi przewagę terrorystom. 2 HP, full speed, 50 meow.
No ale to Majmax nie żyje, teraz też tylko 15 HP zostało na jego koncie, mocno oberwał. Jestem ciekawy, czy teraz to jest szansa tak naprawdę dla terrorystów i JKL, ważne, ważne fragi. Powstrzymał to wejście środkiem. Tak jak mówiłeś, JKL świetnie aimuje, no Fi teraz nieco gorzej. Meo daje radę go zabić, Merkady tutaj wchodzi na B, ale jest JKL, no. Rzeczywiście, on tego aima ma. Teraz się nie spodziewał, chyba że już tak szybko. Merkan przedostał się na bomb side B. Tam sprytne zachowanie pyka. No i teraz MZU. Teraz musi zagrać widowiskowo, bo ma tylko 8 sekund. No musi się spieszyć. Dwa szybkie fragi. No tutaj jest no, frag jeden na jest, ale tam już ucieka pyk. Już tak, chyba tam koledzy na niego krzyczą, że ma spadać. No i nie tutaj, ma czasu. Tak, tak, to była taka sytuacja, gdzie ta wolna gra ze strony Tero nie starczyło czasu. Tutaj gramy zasady turniejowe, to nie są zasady matchmakingowe, a wiemy, że jesteście bardzo przyzwyczajeni do tego, że tak dużo czasu jest i na rundę, i na rozbrojenie paki. Tutaj kompletnie tego nie ma. Kolejny raz wcelowany, ale chyba źle, bo znowu nie oddaje strzału, także musiał sobie chyba to poprawić tutaj, jeżeli chce być jakimś takim snajperem, który jednak jest bardziej skuteczny. Nie wiem, czy liczę, że ktoś tam będzie pikował. Tak, że ktoś będzie pikował, tak, dokładnie. To, ale to już kolejna runda. Zdzisiek, 3-2-4 na 7 miesiąc. Dziękujemy uprzejmie. Zdzisiu, witaj. Fuz, kolejny raz wyciągnął na drugi zawodnika. Teraz jest refrag od Exusto. Na galerii. Tam jeszcze jeden z terrorystów, to jest Lilo. Dobiega do niego Majmax, tam fraguje MZU. Full speed znowu z fragiem, mimo tego, że miał tylko 12 AP. Exusto, głowa na Lilo. No i terroryści zaczynają mieć tarapaty. Sytuacja 3-1, full speed za WP, ale tylko 12 HP. Musiałby tu zrobić Ace'a. Nie no, to powinna być runda dla antyterrorystów, jeśli oni to przegrają. No nie chciałbym być w ich skórze, na pewno pójdzie Rage. No jestem ciekawy, czy full speed jest w stanie taką rundę wygrać. Tylko 12 HP, a WP jest na długi, no ma bombę. 27 sekund do końca, tam jest pikował, już zauważony full speed. Ale bardzo sprytnie Exusto, jak tylko zobaczył, jak kogo nie trafił do full speed, od razu zmienił pozycję, schował się na BS-ie i zobacz Patryk, jak on ładnie gra na czas. Czekasz, full speed do niego przyjdzie. Na full speed już no nie będzie próbował, będzie w razie starał się zachować broń, ale nie da mu Fi zachować tej broni. Nie idzie Fi, jak na razie to fragowanie, ale zachować broni przeciwnikom nie daje. No, dokładnie. 3 fragi od niego. Memax 4, 5 upyka. Exusto 7 fragów i 8 JKL. Według mnie najlepszy zawodnik po stronie antyterrorystów. MZU 11, full speed 10, 7 Lilo. Meow 9 i Merkan 8 fragów po stronie Tero. No ale to antyterroryści teraz odrabiają nam straty. Dwie rundy z rzędu wygrane przez nich i chyba będzie znowu próba wejścia na BSAB. No będzie chyba próba wyciągnięcia któregoś z zawodników antyterrorystów, bo na razie się to udawało. Chociaż nie, defensywnie. Teraz widzimy, jak standardem grają nam terroryści. Jeden górna trupa, jeden dolna, dwóch zawodników na środku, jeden na długiej. Oni będą czekać na jakieś skróty, na jakieś nieprzemyślane zagrania zawodników CT. Full speed już zajął sobie długą, już tu będzie za chwilę miał. Zauważył Majmaxa. No i teraz to taki pojedynek. No on już tam wcześniej go widział, tylko że full speed w międzyczasie zdołał jeszcze oberwać granatem. Ja się dziwię teraz na przykład, że Majmax nie zdecydował się jakoś tutaj na zmianę pozycji. No nie, no cały czas tam stoi, nie wiem dlaczego. Cały czas w tej samej pozycji, w ogóle tam full speed widział dawno temu. Źle ustawienie CT, jak teraz by weszli terroryści galerią, to mają rundę. Zobaczcie, jak oni są zamknięci teraz na BS-ie tak naprawdę, dwóch zawodników na BS-ie. Wolna długa, wolna galeria. Tutaj Tero może robić co im się, że nie podoba, a tymczasem Fi tutaj wyciąga AWP, MZU. No ale Meo fraguje, pyka na BS-ie. Zobaczcie, już powoli tutaj zaczynają wchodzić. Ładnie, Majmax teraz dwa bardzo ważne fragi, bardzo ładne fragi. Robi przewagę swojej drużynie, Majmax walczy, jest kolejny frag dla niego. No i Lilio tutaj jeszcze wysadza nam Majmaxa, no ale Exusto już nie daje mu żadnej szansy. Majmax jego runda, troszeczkę nietimingowo nam weszli ten, no nie weszli razem. Zaczęli pojedynczo wybiegać na zawodnika, który stał na BS-ie. No i to się zemściło, tutaj Majmax mając przewagę pozycji ze spokojem sobie daje radę. No ale cieszę się, że antyterroryści zaczęli od rady, przynajmniej ten mecz teraz będzie nieco bardziej wyrównany. No i teraz zobaczymy chyba wjazd na BM terrorystów, tam jest Fisa WP, on jak na razie nie zachwycał. No w nieodpowiednim momencie chyba wyciąga ten granat.
robi rady, a jednak, proszę bardzo, ładnie szyk. No udało mu się. Tak, na farcie troszkę. No troszeczkę na farcie, ale też nie do końca chyba go zauważyli tutaj terroryści. Chyba nie spodziewali się takiej pozycji kłócającej tutaj w tym rogu. Full speed, ależ tu ładnie fraguje JKL-a, to był ważny frag, sytuacja 2-2. No i zobaczymy, jak poradzą sobie z odbiciem tego BS-a zawodnicy CT, chociaż paczka jeszcze nie podłożona, także tutaj MZU teraz będzie wypadał ładnie, full speed, jest frag od niego, full speed, kolejny frag od niego, jak ZUS to kompletnie się nie zorientował. Skowyrował full speed. Skowyrował teraz. MZU, naprawdę po prostu. No tak, ale to, że full speed potrafi grać, to my doskonale wiemy. Tak, oczywiście. Także to nie jest dla nas żadna nowość. Jestem ciekawy po prostu, jak tutaj się będzie tak naprawdę pokazywał na tle innych zawodników. Jak na razie widzicie, że no, to jest nieźle. Chociaż no, już mieliśmy też takich zawodników, którzy też już zdążyli się pokazać z dobrej strony. Kolejne Echo w wykonaniu CT, no oni kompletnie nie mają pieniędzy. Tymczasem Tero już w trójkę widzimy wybiegającą długą. Dwójka będzie pilnować trupy. Full speed, Merkan. Już po fragu dla terrorystów. Tych próbuje tutaj zabić Merkana. Oj, ładna głowa. No ale poobijany. Nie, poobijany. Pyk jeszcze ma 100 HP. No i makałaszka. I makałaszka. No ale dobre info poleciało, i... tak. Smoke, miał dobrze ustawiony ze smokiem. Nie powinien mieć problemów. A jeszcze tam na środku. MZU z dolnej właściwie trupy wyciąga jak ZUS to. Jest jeszcze tak od Daniela. No i będą tutaj próbował chyba zachować tą AWP. No i tak powinien zrobić. Oj, trafia jeszcze tutaj Meowa. A plec już robi? Nie, robi. Jednak full speed. Jednak tam ładnie Meow poczekał, nie wychylał się, żeby nie zginąć. Wiedział, no chyba, kolejna Patryk, speed... bardzo dobra runda full speeda. Poprzednie 4 fragi, teraz 3. No jestem takim zawodnikiem, który rzeczywiście tych fragów w swojej drużynie przynosi najwięcej. No tak, ale jak ważne są pieniądze tutaj po stronie antyterrorystów na takiej mapie, gdzie często się ginie po stronie antyterrorystów, czyli na przykład po stronie D2, na mapie D2, że tutaj trzeba każdego dolara liczyć, bo tak naprawdę zobaczcie, mimo tego, że było Echo, MyMax jest to tylko i wyłącznie na pistolecie, oni tutaj kompletnie nie mają pieniędzy. Uuuu, nie wiem czy to widziałeś. Nie. Ja to widziałem. Full speed Patryk na długiej, przed momentem. Słuchaj, wychyla przestrzał, leży smoke, nic nie widać. Skam tego smoke'a i frag. Jak na bucha. No ale strzelił w takie jakieś miejsce... Na przestrzał, tak. Na przestrzał. No to trochę błąd autyterrorystów się zasmocił na przestrzał. Ale teraz ładnie pyk tutaj. No i powstrzymano to wejście na B. No troszeczkę tutaj pokpili sobie sprawę terroryści. Nie grałem już tak teamplayowo. Widzieliśmy jednego z zawodników, który wyskakiwał na BS, a pyk po prostu po kolei sobie z nimi radzi. Kolejny frag dla niego, już trzeci w tej rundzie. Tak, już trzeci w tej rundzie. I cały czas ma 100 HP, także nawet kompletnie nieobity. Pyk, no teraz wychyla Merkan lepszy, no ale zostawia mu tylko i wyłącznie 12 HP, czyli dostał jeszcze głowę. Tutaj jeszcze Tero coś urodzi? Nie, już chyba nie. ZUS to zabija właśnie Merkana. Mamy wejście na B z Paką. Nie, no to musi być runda, tak jest, to musi być 10 runda do 5. Terrorystów. No, ten niezły wynik. Początek wskazywał, że będzie jeszcze wyżej. Obstawiałem 12-3, może coś takiego. Tutaj tak. 10-5, nie jest aż tak tragiczny. Tego etapu zostały nam jeszcze 3 meczyki, później już zostanie nam tylko 20-25 zawodników, których podzielimy na drużynę i z tej 25 wybierzemy 10, która zagra finał na LANie. Czyli całkiem fajna imprezka będzie. Zapraszamy. Całkiem fajna imprezka. Ten LAN będzie organizowany w grudniu. No a później to już chłopaki będą grali pod banderą Inet Cox. Dostaną profesjonalne kontrakty. Dostaną dużo znajomości przede wszystkim. Sponsorów. Rozpoznawalności. I będziemy próbować się wypromować ich na jakiś powiedzmy top polski. No myślę, że to jest dla nich mega okazja, żeby się pokazać na polskiej scenie. O! Po rundzie. Po rundzie, niezła pistoletówka. Niezła pistoletówka, zwłaszcza w wykonaniu Lilo. Lilo teraz rozdał 4 ładne fragi.
I runda wygląda przez terrorystów. No i Patryk, oni są tutaj coraz bliżej zwycięstwa. No tak, w tym regulaminowym czasie tak. Ustawię od razu rundę. Okej. Okay. Są mi rundy. Może Patryk, przeniesiemy się jeszcze do nich na TS-a, tak mówię na tej rundzie fullu jak będą. Zawodnicy CT. Jestem ciekawy, jak tam wygląda komunikacja. Wszyscy terroryści teraz w trupie schodzą do dolnego, tam jednak dobrze full speed, ale udaje mi się zabić tylko JKL-a. Ładny refrak od Fit tutaj do spółki z Exhausto. Zabijają gracza terrorystów. 4-3, ciągle przewaga po stronie CT. Terroryści tymczasem postanowili chyba wejść drugą. Co mamy na drugiej? No, taka zmiana decyzji, uciekając z tego trupa. Mają tutaj jednego FAMASa. Mamy jednego antyterrorystę, to jest MEO, to jest P90, będzie pilnował BS-a, chociaż już widzimy rotację zawodników antyterrorystów, także oni się zorientowali w tym, co się dzieje. A Fi tak naprawdę w fragach już wyprzedził MyMaxa. MyMax tam przez te pierwsze rundy tych fragów troszkę nakosił. Plus 5, 19, 14 MZU, Lido 12, 11 Merkan, Meo 11 po drugiej stronie, Pyk 12, Exhausto 10, 8 JKL, Fi 8 i MyMax 7. No i proszę, tutaj mamy taką sytuację, że Tero no, dość sprytnie tutaj sobie wróciło na BSAB, ale nie spodziewają się tam MZU, który jeszcze siedział w trupie. Sytuacja 3-2. MZU z kolejnym fragiem, Merkan również fraguje i runda 12 dla antyterrorystów. Fajnie tam chciał zagrać Exhausto, chciał przejąć tą trupę, chciał zabić MZU. To było jakieś rozwiązanie w tej rundzie, bo wiadomo, że jakby tutaj byli zamknięci na BS-ie, ciężko było im się obronić. No ale tak czy inaczej, 12 runda dla antyterrorystów, 12-5, 7 rund przewagi już teraz. Mają przewagę broni teraz Tero w tej rundzie, także tutaj mogą pokusić się o zwycięstwo w końcu. Zobaczymy jak będą grać, czy ta gra będzie tak poukładana jak na samym początku u zespołu, w którym gra Full Speed. No zobaczmy, już tutaj pierwsza zmiana ognia, MZU obrywa. 42 HP tylko na jego koncie. No ale terroryści na spokojnie tutaj zajęli sobie właściwie trupę, środek, tam Exhausto właśnie na środku wyciąga Amerykana. Jest już przewaga dla Tero, no i zobaczymy jak oni teraz wejdą. Stoją w tym trupie, stoją, czekają, jeszcze chcą wyciągnąć jakiegoś fraga. Teraz biegną na środek. Czy tam poleci smoke? Jeszcze na galerii wejdą terroryści, no. Cała piątka teraz właściwie na środku. No, nie jest to tak poukładana gra jak po stronie przeciwników. Na pewno dużo lepiej radzili sobie tutaj zawodnicy grający teraz po stronie antyterrorystów. Ale mamy wejście galop, no i mamy wejście galop wszystkich zawodników. Tutaj full speed, co zrobić? Nie jest w stanie, nic nie jest w stanie tutaj zrobić. Już ucieka Meo, już wie, że tutaj będzie miał za chwilę tarapaty. Exhausto zabiera jeszcze Lilo od respa. No i sytuacja 5-2. No, zagrali prosto, ale bardzo skutecznie. No wydaje tak, przede wszystkim ustawienie antyterrorystów było takie, że jeden był na długiej, jeden był długo za BS-em, to był full speed, no i dwóch było na B. Oni wchodzili galerią na jednego full speeda w pięciu, także on tam był, jeśli nie udałoby im się to nie wiem co mogłoby tak naprawdę im wyjść. No, wchodzili na jednego zawodnika, udało mi się go zabić bez straty, no i to jest runda, która właśnie wpadła na ich konto. Także walczą antyterroryści jak mogą. Meow jeszcze tutaj zachowuje kałacha, już nie będzie odbijał, oczywiście bomba wybucha. Mamy rundę dla terrorystów. No ja jestem totalnym przeciwnikiem. Ja jestem tutaj totalnym przeciwnikiem takiego ustawienia na BS-ie A. Szczególnie, bo tak naprawdę widzieliście sytuację, tutaj pięciu terrorystów biegało na jednego full speeda. A wystarczyło na przykład zająć sobie długą i spróbować cokolwiek odbijać. Myślę, że to lepiej by wyszło. Są zawodnicy, którzy wolą grać sami tam na tym BS-ie, no ale jeżeli tam nie zagrają, powiedzmy, na poziomie Gwiazdora. Ależ JKL teraz rozdał w głowie, czy wy to widzieliście w ogóle?
No tak jak Patryk mówiłeś, to już widać, że JKS... Naprawdę widać, że on niesamowicie potrafi strzelać. Naprawdę, no tutaj widzieliśmy popis jego umiejętności. To naprawdę nie były łatwe fragi, ale tutaj sobie poradził idealnie. No i pytanie, czy teraz zdołają ten bombsite B utrzymać. Po prostu na ultimate'a będą odbijać frag dla Meowa, flag dla full speeda. Trupie tutaj zabijam. No i jeszcze jeden znak, tutaj mają max tak, jednak full speed. Daje radę. Jednak full speed i dobrze odbity oj, bez... Oj, nie ma defa. Dąży? Nie zdąży. Nie zdąży. Haha! No nie ma defa. Merkant, ciekawe ile miał pieniędzy. 1950, czyli defa można było ze spokojem kupić. No i jest runda dla Tero. Ale JKL teraz ładnie tutaj strzelił. Bardzo ładnie, ale to już zauważyliśmy po tej pistoletówce, że on naprawdę... Zdarza się. Tak, no mógł lepiej tutaj, nie mógł biegać tam do tej trupy, no nie miał zajętej dobrej pozycji, mógł poczekać, ustawić się na przykład za dwójką, dużo łatwiej by było obronić BS-a. No, mimo tego, że Tero wygrało tą rundę, to widzimy, że pyk tylko i wyłącznie Gali, że tam brakuje pieniędzy. Full speed Meow już z fragiem, także jest sytuacja 4-3, ten skrót się udaje. No kompletnie tutaj full speed, ależ teraz tutaj wykorzystali chyba błąd w komunikacji. Meow jeszcze na sam koniec, no to jest to, o czym mówiliśmy. Tutaj złe kryte plecy od długiej zemściły się także, no niezorientowani kompletnie gracze Tero dali się pozabijać w plecy od full speeda. Także chyba po full speed zdenerwował się na to, co się stało w poprzedniej rundzie, bo mimo tego, że odbili BS-a, nie było defa. No tutaj już bez żadnego problemu wygrywają rundę eko. Antyterrorystów można. Ale ja myślę, że oni mają takie dobre humory, że tutaj chyba nie ma po co tam iść, tak naprawdę. Mówisz? To Polski sobie kosi jak na razie. Generalnie, teraz jeszcze tyłem za dół. Bardzo ładne, 3 fragi. No eko, ale dobra pozycja, nie dał się zabić, nie dał tutaj zrobić sobie krzywdy. 14-7 dla CT. 26 fragów już full speeda. No coś czuję, że będziemy musieli jednak te składy troszeczkę przemieszać. No i to nie trochę. Kolejną mapką. Full speeda damy no, za MyMaxa i tyle. Myślę, że to już wystarczy. Tutaj full speed będzie miał naprawdę co robić. I sobie pofraguje. No. I będziemy wtedy naprawdę niezłych przeciwników, bo i Meow, i Lido, i MZU naprawdę nieźle grają. Co zrobiło Tero w tym momencie? W tym momencie zamknęło się totalnie na długiej. Widzimy już 4 antyterrorystów, teraz full speed, no warzywko trochę. Nie sprawdził pozycji, Exus to tylko na to czekał. I mamy wejście. I to był taki frag, który tak naprawdę otworzył... A tutaj co? Fi się pali. Tam jakaś wymiana z BS-em. Nate przed drużyny czeka nie trafiony. No taka trochę tutaj jest zadyma. Tak, teraz tak jakby chcieli wejść... A nie mogli. A tak się to znali i to ma. No dziwna decyzja, bo już mogli to pchać do końca i wchodzić, albo mogli się od razu cofnąć i nikt by nie zginął. No. Ja też zawsze pcham do końca na przykład. No. A jak nie mogę wejść, to po paluszku. No tak, im brakuje po prostu Patryk jeszcze myślę tego tak. Swojego doświadczenia. Tak to się... Wojna. Lilo z fragiem, ale jest frag od pyka, mamy jeden za jeden, cały czas jeden za jeden i jest dwóch na dwóch. Jeszcze teraz ważne, pojedynek przegrywa go Meow. No i MZ tu będzie musiał odbijać BS-a. Będzie to robił od długiej. Tutaj tak ustawieni terroryści, no zobaczymy co MZ tu jest. Nie uda mu się sfragować, a udaje mu się. Ma dobrą sytuację, ależ tu MyMax mu się odwinął. Ósma runda dla Tero. No ewidentnie troszeczkę
Ewidentnie tutaj troszeczkę full speed niepotrzebnie tam wleciał. Chyba spodziewał się tego, że nikt nie będzie tych pleców patrzył. Jednak tam Exus to patrzył, no i mamy rundę dla Tero. To jest takie podjarał, bo tam jeszcze tak podjarał, bo przecież widział tam czterech antyterrorystów, nie? To znaczy czterech Tero, że za chwilę pozabija ich w plecy. Na pewno się podjarał. Jakby ciebie Patryk słyszał, to zrobię się podjarał. Ależ teraz Merkan tutaj pozamiata, pomaga mu jeszcze Lilo od Respa, no i Lilo jeszcze sprzedaje głowę JKL-owi. Kolejny frag Lilo. No i tutaj ładnie zagrał sobie Merkan na tym BS-ie. Chyba nie spodziewali się, że tutaj właśnie będzie ustawiony zawodnik CT. Bo w dwójkę sobie stali na BS-ie w ogóle zawodnicy CT. Taka niespodziewana miejscówka dla Teru, myślę. No tak, ale szkoda, że oni tam nie wrzucili żadnych nade'ów w ten DS, dlatego zawsze tam trzeba jakieś motowe nade'y, żeby... No nie, ale on był schowany w stronę galerii, także tutaj takie tak te nade'y by za dużo mu nie zrobiły. No i ostatnia szansa przed terrorystami, oczywiście mówimy o tym regulaminowym czasie gry. Weź się rokiem, tam pada Lilo, jest full speed z dwoma fragami. A to może być uda my maxa, on już dwa fragi zdobył. Tam jeszcze troszkę oberwali, wchodzą na bombsite B i JKL. O, ładnie teraz JKL. No i mamy sytuację dwóch na dwóch i ta eko runda. Zagrali coś razem przede wszystkim, Patryk. Zagrali coś na szybko, no i to wyszło. Znaczy wyszło, no wyszło jak wyszło. Samo wejście wyszło, zajęcie B i podłożenie bomby wyszło. No jest, AWP jest zamka. Pytanie, czy uda się obronić. Nate miłości tutaj od Meowa jeszcze. Pewnie Merkan zadowolony z tego, co dostał teraz. No, Majmax wyciąga Merkana właśnie z okna, no i od KL zabija Meowa i mamy jako wygrane przez terrorystów. No ładnie, ładnie. Udała się ta wymiana na środku przede wszystkim na tyle, że... No szkoda dla antyterrorystów, że jednak BSB był obstawiony. Ale ładnie tam zagrał od KL, zabija trupę. No i mamy... Ładna runda Majmaxa. Dziewiąta. Te dwa fragi z pistoletu zadecydowały tak naprawdę. No i teraz Polskit zaczyna od razu fragowanie, już pada Exhausto i już jest przewaga po stronie terrorystów. No Fullspeed ewidentnie chce, żeby tutaj wygrać to spotkanie jak największą ilością rund. Zmiana to jeszcze na środku, ale o, nikt tam nie ginie, chociaż Majmax tylko 8 HP. Jest frag od Fib, Meo wyciągnięty, 4 na 4. Terroryści dalej tak jakby nie wiedzieli do końca, co chcą zrobić. Tutaj czają się na tym środku, czają się przy tej dolnej trupie. Próby skanowania jeszcze plus speeda też na środku, no ale nie udało mi się trafić teraz terrorysty. Ładnie fino, czekał aż tam pulski się tylko wychyli. Udaje mu się tego zabić, no terroryści już jak burza teraz pędzą na galerię. Ale widzieliście, Nader w CS-ie, nie? Majmax wystarczyło, że był na tym, dostał Nade'a praktycznie 2 metry od niego, nie zabrało mu ani HP. To jest po prostu niesamowite. I jeszcze fraguje teraz Majmax, zabijali do Merkan od drugiej MZU. Gdzie jest nasz MZU? MZU jest już od galerii, terroryści zamknięci na BS, jeszcze nie zdążyli się dobrze ustawić, ale jest dobry smoke. Znowu ten Nade troszeczkę tutaj mija Majmax, ale ma szczęście w tej rundzie. Merkan teraz tam ładnie, no i jest pojedynek Merkan kontra JKL, ależ tutaj JKL, no rozprawił się tak jak potrafi on najlepiej, a to, że potrafi strzelać, to już o tym mówiliśmy. No ładna sytuacja JKL-a, sam na dwóch na BS-ie, rozdał dwie głowy szybciutko. Naprawdę, rzeczywiście, to, jeśli chodzi o aim'a, to nie można mu nic zarzucić. Nie, rewelacyjnie strzela, naprawdę. Troszeczkę mu doświadczenia brakuje tutaj, jak dobrze się tutaj ustawić, jak zagrać w danym momencie, ale naprawdę, jeżeli chodzi o strzelanie, to wydaje się, że on jest chyba lepszy nawet od full speeda, tak dla mnie. Full Speed oczywiście lepiej gra, jeżeli chodzi o sytuacyjnie, ale JKL niesamowicie strzela. No i mamy eko w wykonaniu antyterrorystów, tutaj to przekupienie nieudane. Ten nade tutaj JKL-a też chyba nieudany, nie ten guzik. Wredna! Trzeci miesiąc z rzędu, wredna! Buziaczki! Jest i wredna! Dzięki wielkie!
Dziękuję mu uprzejmie, Bredna. Taki resubik od ciebie to jest naprawdę miód na me serce. Tymczasem Majmax zabija Merkana. No, tutaj Meow obija bardzo JKL-a. Full speed, ale tutaj sprzedaje głowę Zdigla. No ale będzie miał problemy. No właśnie, w tym momencie już nie żyje. Majmax, kolejny ważny frag w tej rundzie i już Tero na BS-ie. Widzimy, jak to będzie próbował dojechać Gale, no i udaje mu się tu. No Patryk, nie zobacz, już ten, z tego miałbyś taki wynik duży, tymczasem już jest 15-11. No tak, zobaczcie, jak to dużo brakowało. Jak to brakowało, zabrakło tej właśnie jednej rundy, gdzie full speed tam tak dostał w plecy. Wtedy umożliwił tak naprawdę wyjście terrorystom z długiej. Oni wygrali tą rundę, no i mamy już 11 po ich stronie. Czasami właśnie takie detale decydują później o wyniku. Ale teraz full speed pozamiata, no nie. Cofam to, co powiedziałem, full speed jest lepszy. No teraz po prostu... No tak, poszedł. Poszedł po całości teraz. Po całości, szkoda, że tego Ace'a nie zrobił, ale full speed zrobił całą rundę tak naprawdę. No, 16-11. To jeszcze na tej mapie zawodnicy mają 3 rundy do ugrania. Zobaczymy, jak wyglądają fragi. 34 full speed, MZU 24, 17 Lilo, Merkan 19, 15 Meow, po drugiej stronie Majmax 18, 15 JKL, Pyk 15, 16 Exusto i Fi 13. Także dość a równo. A Majmax też, no, jak był taki moment, że tamtych fragów miał mało, chcieliśmy go wymieniać. A tymczasem to ostatnie rundy z okiem nie żyły w jego wykonaniu. Tak, dokładnie. W tym Tero dużo lepiej się czuje niż po stronie antyterrorystów. Full speed znowu agresywnie już zabija jednego z Tero. Leży Fi. No ale obity 22 HP. Nie no, full speed tutaj troszeczkę gwiazdorzy widzę. Tak. Już mu się Maradona włączył. Ale obija Majmaxa do 6 HP. Lewandowski mu się włączył. Lewandowski mu się włączył, musi napragować. No i Tero już zajęli długą. Ta jedna, jedyna próba z przejęcia długiej przez CT, no totalnie udana, full speed pozamiatał cały team. Bo widzimy, że jednak antyterroryści wolą sobie grać na daleko tego BSA. Ja jestem ciekawy, naprawdę Patryk, w tym kolejnym etapie no zobaczymy takich zawodników i myślę takie mecze, że kurczę, aż no, tam się to się będzie działo. Tutaj no tam jeszcze już widać, że. No, formuła będzie, no. No dokładnie. To już nie będą takie przelewki, takie myślę solowe akcje jak ta tutaj full speeda. No nie wiem, czy tam jeszcze będą miały rację bytu. Lilo kończy po raz kolejny nam rundę 17-11. No Lilo też nieźle zagrał. MZU nieźle zagrał. Troszeczkę gorzej Merkan z Meowem, ale też nie można powiedzieć, że gorzej, bo oni też no, stanowią jakiś plus dla swojej drużyny. To nie są, dokładnie. To nie są słupy, nie? Oni naprawdę grają i oni tutaj... To nie są słupy. No, dokładnie. No, dokładnie. Nie statystują w tym, co się dzieje. Tak. To nie są statyści. No. To nie są statyści. Mamy próbę wejścia, ale tutaj może być zaraz sieczka MZU. No i to będzie sieczka. Tak, będzie Lilo, sieczka. MZU. Lilo i powinien być MZU, no i tak jest, i MZU, także tutaj podzielili się fragami zawodnicy antyterrorystów. No, mieliśmy Smoka, mieliśmy jeszcze przed tego Smoka rzuconego Mołotowa, tutaj Tero przebiegając przez Smoka nacięło się właśnie na ogień. Musieli szybko uciekać, rozbiegać się po BS-ie, tutaj dobrze ustawieni zawodnicy. CT, nie dali żadnej szansy. No i ostatnia runda po stronie na tej mapie. Pulski z Merkanem po fragu. Tutaj Merkan już nie daje rady Exusto. Sytuacja 4-3. No, antyterroryści to zrzucenie po całej mapie. Jeden Gala, jeden Długa. O, i tam full speed znowu skracający. Znowu dostał. Full speed, dobrze. Nie skracaj długiej. Za każdym razem giniesz. To jest jedyna dobrze. Pozycja, gdzie full speed ginie. Jak skraca długo. Dokładnie. No i słuchajcie, z tej sytuacji 4-3 zrobiło już nam się 3-2. Tero ma przewagę. Nam popłynęli antyterroryści na tą ostatnią rundę.
Znowu ale MZU. To już, MZU. Myślę, że to już jak poniosło fantazję, to jest troszeczkę, tak, już, troszeczkę taka przewaga. Tak, troszeczkę. No nie daje rady. MyMax lepszy. Tak jak mówiłeś, MyMax się naprawdę, naprawdę się tutaj rozstrzelał nam. Początek taki niemrawy, ale z rundy na rundę coraz lepiej ta jego gra wyglądała. No mówię, jestem ciekawy, jak on się nam pokaże na tej drugiej mapie. Dokładnie. Zostawiam przy MZU, który, tak jak mówisz, gra bardzo spokojnie, bardzo rozważnie, nie głupio nie skraca, nie robi żadnych głupich rzeczy. No i tak praktycznie zawsze ostatni zostawał. No i mamy 36 fragów full speed, MZU 27, 23 Lilio, Merkan 20, 15 Meo, po drugiej stronie MyMax 21, zaczął nam otwierać. JKL 16, 18 Exus 100, PYK 15, 14 Fi. To może 18, tego Fi, bo zmienimy za to. Zamiast może. Może. Mhm. I jaką mapę im damy na drugą? Dajmy im... Traina? No, może być train. Może być train. Dawno nie graliśmy w traina. No. Zrobimy chwilę przerwy. I ja...